Witam, cześć moi drodzy. Ostatnio mało nagrywam, bo wiesz, trochę wakacji mam, znowu za chwilę zaczynam, dopiero co wróciłem z Chorwacji. Po drugie, jeżdżę głównie autem mojej żony teraz i jak widać nagrywam w stylu TikToka pionowo, bo tutaj nie mam bajerów. A po trzecie, no też, kurde, biegce się czasami, jak nie mam już, czasami nagrywam, a potem nie wrzucę, bo zapomnę, albo mi się nie chcę wrzucać, no albo, wiesz, nie powinien tak brzmieć, tak od niechęci. Dobra, puścisz mnie, co tu się taki, kurwa, ruch zrobił samochodowy. Ja tu tylko stałem na awaryjnych, nie parkuj, tu tylko bieto, bo cię skrajmują. Dobra. Tak, cały czas, chyba żebym rozmawiał o tym, co się dzieje aktualnie, bo ogólnie w Finlandii jest coraz większy kryzys nieruchomości. Ale dzisiaj pogadam o czymś innym pomówię do was, bo jak już byłem w tej Chorwacji po raz pierwszy, byłem w Chorwacji, to jest dziwne jak na Polaka, a rzeczywiście jest nas tam ogromna ilość ciągle. Przecież co tam musiało być przed tym drożyznami, które nastąpiły teraz? No przecież ja jestem w szoku ciągle, ile Polaków, turystów oczywiście, jest w Chorwacji. A cenowo powiem wam, to nie są żarty, że jest drogo. Bo jest. Bo słuchajcie, moi drodzy, ceny spożywki są porównywalne do Irlandii, a wręcz niektóre rzeczy jak jajka, przecież ten 10 jaj kupiliśmy, to nie jakieś free range czy jakiś organic za 4 euro w takiej sieciówce, co widziałem wszędzie, tak jest, jak ta sieciówka nazywa, co student, od student, nie, ale nie wiem co to studenta miało wspólnego, mało, nie było Lidla w Dubrowniku, przynajmniej nie blisko nas. No, ale to nie chodzi o to, że dla nas to było, wiecie, bez różnicy, bo po prostu czułem się jakbym był w Dublinie. Wiecie, ja też jesteś na wakacjach, nie żeby oszczędzać, ale z mojej perspektywy, wiecie, kanały patrzenia na to wszystko, o tym, co mi Chorwaci mi ostrzegali od 2 miesięcy, czemu do Chorwacji do nas jedziesz, nie, jak tak drogo, jeszcze do Dubrownika. No mówię, że słuchajcie, ja mam ten swój taki, wiecie, konserwatyzm, patriotyzm, mówię, nieładnie tak mówić o, to nie jest, widzicie, to wynika też chyba z tego, że Chorwacja, to takie spostrzeżenie, Chorwaci to tak jakby piękne, tak jakby Hiszpania, ale z ludźmi jak Polakami. Chorwaci to tak, wiecie, jak Słowianie, wiecie, jak Środkowa Europa, jak Wschodnia Europa, to są tacy ludzie, tak? Widzę ten, to jest, takie dysonans jest, nie? Że jak jesteś w tak pięknym kraju, bo Chorwacja, no niesamowicie piękny Dubrownik, tak? Tak piękny kraj, przypominający, nie wiem, według mnie wiele ładniejszy niż, nie wiem, gdzieś niektóre miejsca w Hiszpanii. Trochę mi przypominało Teneryfę. No ale w Hiszpanii macie, wiadomo, macie Hiszpanów, dużo takich egzotycznych, różnych osób. Trochę jest więcej tej radości na twarzach. A Chorwaci, no to są bardziej właśnie tacy nasi, tak? W ogóle nie widziałem żadnego, czy teraz bym przesadził, żadnego czarnoskórego, może gdzieś widziałem, ale wiecie, w ogóle nie ma takiego vibe'u hiszpańskiego, mogę powiedzieć, egzotycznego, a wręcz Hiszpania, wręcz ten Chorwacja mnie zachwyciła, moi drodzy. Dubrownik, no tak piękny była, widziałem już wszystkie wyspy kanaryjskie, czyli, no nie byłem na Majorce, czyli większość wyspowej Hiszpanii. I powiem wam, to jest tak, że wyobrażałem Chorwację, Dubrownik, to dostałem. Piękne morze, skaliste, kamieniste plaże, które strasznie mi się podobały. Nie lubię piasku, ja zawsze chodzę w butach tych takich, tak czy siak, butach plażowych, więc mi to zwisało. Bez brudu, wiecie, tego od piasku, no coś świetnego. Na każdej plaży praktycznie prysznic, tak? Na każdej plaży prysznic. Kuźwa, no jedrze do przodu jeszcze bardziej. Bicze, stanąłem, zablokowałem.
Sorry. Na każdej plaży prysznic, co jest super. I piękne, w ogóle ilość tych plaż, takie, wiecie, każda zejścia, każda skałka, która może być wykorzystana jako plaża, tak? Jak skała, czy jakiś tam projekt skałowy. I są drabiny, morze jak basenie, turkusowy, piękne, tak? To, co ja lubię. Moje ulubione zajęcie na plaży to jest snorkeling, czyli z rurką. W końcu nie zapomniała moja żona GoPro, znaczy nie zapomniała. Dopiero czwartego dnia, ostatniego dnia zabraliśmy, narobiłem tyle filmików z GoPro pod wodą, zdjęć, że pewnie jak to nie mamy też czasu tego obrobić, jak to obrobię, to wrzucę. Piękne rybki, Nemo i inne takie podobne. To, co ja uwielbiam robić właśnie na tych, ja lubię plaże właśnie gdzieś takie dzikie, lubię te dzikie, niekomercyjne plaże. Na takiej byliśmy, tak jak pokazywałem tam na zdjęciach, no coś pięknego, nie? Coś pięknego. Poskakałem 7 metrów gdzieś. Przypomniało mi się, chyba za pierwszym razem, moi drodzy, skoczyłem i nie na główkę, tylko na nogi, ale nie schowałem rąk. Przyjebałem rękoma, wiecie, plasnąłem i czuję. Potem już wiadomo, schodziłem w dół. To potem, no to też ja skakałem najwyżej z 12 metrów, a najwyżej na główkę w życiu to 7 metrów skakałem z platformy. Tam poskakałem trochę, gdzieś tak, nie wiem, z 3-4 metrów na głowę, ale no potem, kurde, czułem, wiecie, tego gdzieś, może nieprzyzwyczajone moje uszy. Potem poczułem i pamiętam, że tam potem jak skakałem jeszcze z tych 7 metrów, ale na żołniersko, to jak już składałem ręce, tak głęboko wchodziłem, że poczułem, jak mi, aż mi przestraszyło się, że mi coś pękło w uchu. No ale co super, chyba tak odpocząłem, znaczy odpocząłem, no w ogóle, wiecie, stwierdziliśmy, że aż zwiedzanie nie bawi, tak? Ja już jestem takim typowym Januszem, chociaż moja żona żałowała, że potem nie pojechaliśmy do Bośni i Hercegowiny, bo mieliśmy możliwość. Ale ja jestem typowy, wiecie, piwo się napić, zrobić zdjęcie na Facebooka, zabrać się telefon na plażę, posiedzieć do wody, posnorkować i takie sprawy. Ale wracając do Euro, teraz jak już doświadczyłem tego, mogę przyznać, bo ostatnio było na Wirtualnej Polsce artykuł coś tam o Chorwacji, cenach i w komentarzach mądrale mówią, że nie, Chorwaci chwalą sobie Euro. Moi drodzy, to po pierwsze już zanim wyjechałem do Chorwacji, z 10 osób, które znam, mówią mi jak drogo. Już w samolocie mówili, och kurde, to euro zwalone. Już taksówkarz, jak braliśmy taksówkę z lotniska, mówił, że jakieś protesty mają być, żeby przywrócić to, co było, chociaż nie wiem, jak to by wyszło. No największy błąd, jaki zrobili, no jest. I powiem wam, sprawdziłem sobie, tak minimalna płaca w Chorwacji to chyba 480 euro czy 450 euro miesięcznie, tak? Wiadomo, te najniższe są zaniżone, ale też średnie są zawyżone, więc podejrzewam, że gdzieś ludzie zarabiają między 600 a 800 euro średnio. Nawet jak mamy to 800 euro, no to tutaj oceniam tylko rzeczy spożywcze, nie? Bo właśnie nie wiem, jak jest korzycia wynajmów tego, no bo no to naprawdę no ciężko, no bo tak, żeśmy pierwszego dnia poszli do tej sieciówki takiej, tej właśnie student, coś, nie wiem, jak to się nazywa, student, no to tak lekko po... poszło 50 euro na takie głupoty, nie? Na takie głupoty, nie wiem, czemu ostrość się złapałem. Na takie dosłownie głupoty. Jakieś, nie wiem, słodycze. Kurde. Widzicie, tak jakoś się kamera składa, że łapie ostrość. Teraz widzę, łapie ostrość na samochód. Sorry. Na deskę, to przez to jak ułożyłem kamerę. No i na deskę rozdzielczą łapię ostrość. Nawet jak
fokusuje, no ale... Trzymaj fokus, kurwa. To poszło pierdoły, więc naprawdę... No... Kurde, drogo, no. I tak rozmawiałem z taksówkarzem, mówię, że jak sobie radzi, no ciężko, trzeba pracować i może dlatego w ostatnim czasie widzę tyle Chorwatów w Finlandii, nie wiem, Chorwacja jest mała, tak, kuźwa, nie łapie, łapie coś mi na desk, sorry za to, no. Więc kolejny minusik dla, znaczy w ogóle nie chcę za wprowadzeniem euro, to służy tylko dużym państwom, tak? Niemcy, Francja. Nie dajcie się przekonać do tego euro, nie. Mówią, że wygoda podróżowania, kurwa, ale wygoda. Moi drodzy, ja nawet gotówki nie biorę, mam wszystko na Revolucie. Na Revolucie trwa to, kurde, dosłownie 2 minuty, żeby sobie zamienić pieniądze. Co to za pierdzielenie, nie? No i Chorwacja z kolejnym przykładem, gdzie się przekonali, że to nie jest nic dobrego, więc mam nadzieję, że no, na szczęście więcej ludzi nie chce, tak, euro w Polsce. No i tyle, no, przecież ten. Więc tutaj porównując to do Dublina, no to tak wynika z spożywki i z tego, co się zarabia, no bo tutaj wiecie, no, na wejście zarobicie te 1400 euro, tak. Myślę, że zarobicie tak na początku, no tak średnio zarabiałem w Finlandii, to jest taki średni zarobek, 1400-1600 euro. No to sobie wyobraźcie, no jak to zarobicie tutaj 2-3 razy więcej na pewno niż tam, a żywność jest tańsza, nie? No, albo taka sama. No, teraz na pewno, wiecie, ubezpieczenia, leczenie, no to jest na pewno tam, to właśnie to są te aspekty, które na pewno są tam tańsze, no nie wiem jak wynajem. Dlatego ciągle uważam i podtrzymuję to, że Irlandia jest krajem stworzonym dla singli. To jest stworzony kraj do przylotu, wynajęcia pokoju, harowania do korporacji, jeżdżenia na wakacje, wydawania pieniędzy, braku możliwości kupienia mieszkania, ale też, wiecie, ktoś kto nie myśli o rodzinie, to jest właśnie... Puść mnie. To jest właśnie ten... To jest Irlandia i taka osoba się będzie czuła zajebista. I to są też takie osoby często, które ze mną dyskutują tutaj, mają tego prawo i porównują na przykład, o zajebiście, że tam gadam tego. To tak, no bo ja to zawsze powtarzam, ktoś jak mnie nie ogląda, to zawsze powtarza, Irlandia będzie się zajebiście singlowi tutaj czuć, więcej sobie pozwoli. No ale mówię, ktoś z rodziny absolutnie, no nie. Tutaj wracają osoby do Polski, moi drodzy, wracają. Oczywiście te osoby już mają kupione mieszkania, domy, bo rodzinie będzie łatwiej w Polsce. No są przedszkola, służba zdrowia, kobieta pójdzie do pracy, więc to się wyrówna, nie? No wiecie, kobieta, tak mówię, szowinista. No ale taka prawda, siedzą te kobiety tutaj, Polki, czasami w ogóle nikt nie przepracowały, bo ktoś zaszedł w ciążę od razu, no i siedzi 10 lat, opiekuje się dziećmi, tak? Tutaj nie możecie dziecka zostawić chyba do 13 roku życia nawet samego. Więc nie ma możliwości, bo ludzi nie stać na przedszkola. Teraz to koszt minimum 1000 euro i nie ma miejsc. Więc ta kobieta, wiecie, w Polsce da dziecko. No to ja to mówię na podstawie praktycznej, bo wiem jak znajomi powracali, jak teraz mówią, no, że wychodzi no, na to samo, nie? A mają nawet więcej czasu, no bo wyślą dziecko do przedszkola, to grosze kosztują, dopłacą parę złotych. Jeszcze mogą dziecko dłużej zostać gdzieś. No i wiecie, jak ona pracuje i on pracuje, to mają to samo co w Irlandii, dlatego powtarzam, Irlandia nie jest krajem dla rodzin. Nowo przybyłych oczywiście, bo jak jesteście już starymi osobami, tak rozmawiam teraz z pewną osobą, to mówię, no jednak wiecie, dostałem, wiesz Bart, dostałem te 2000 hub pomocy. No to, ale to, że osoba, która jest tu 10 lat, tak, no bo właśnie straciłam, właśnie przykład, kolejny przykład. Rok szukał mieszkania z rodziną, tak, dziecko. Nie mogli znaleźć nic, no w końcu musieli się zarejestrować jako, no już prawie jako bezdomni na hub, że już przestało tam, nie mogą cię znaleźć. Nie dostali 2000 hub, tak, czy to jest pomoc rządowa. No i tyle na przykład rząd będzie mu płacił, nie, no i w końcu znalazł.
pewnie za więcej, ale sobie dopłaci tak te parę euro, set euro. I w końcu, wiecie, poszedł na jakieś mieszkania z górnej półki cenowe, więc takie już znalazł. Ale tak jak szukał coś do tam 1800 euro, nie mógł znaleźć. Nawet się mówi, no, setki maili. No nie da się, jest kryzys, nie? I ta osoba, która tu jest długo, no to wiadomo, dostał ten hub, no bo jest tutaj długo wypracowane, tak, dostał tą pomoc socjalną, ale nowa osoba nie dostanie, tak? W Niemczech możecie dostać od razu, tutaj nie dostaniecie, tutaj musicie wypracować to minimum 2 lata. A żeby przylecieć sobie, teraz dużo, znaczy widziałem 2 ogłoszenia na Facebooku, ktoś, gościu chciał chyba ze Szkocji, tutaj pytał o pracę i najważniejsze, wiedziałem, się też zawsze powtarza taka kwestia, o i też potrzebowałbym kwaterunku, no i na końcu oczywiście, o nie oczekuję głupich komentarzy, no ale no musi ktoś skomentować, no bo ludzie są nieświadomi, że ten właśnie kwestia potrzebuje za kwaterunku, to jest największy problem. Pracę, kurde, znajdziecie, tak? Obojętnie jaką, no nie będziecie w swojej specjalizacji pracowali na początku, no bo to też ludzie narzekają, o przyjechałem, nie znalazłem, no nie, no ale jakąkolwiek pracę, żeby pracować, a potem będziecie już pracować w swojej specjalizacji po czasie. Ale za kwaterunek, no to nie są żarty, moi drodzy, no kuźwa, tutaj ludzie właśnie mieszkają 10 lat i sypie im się mieszkanie i rok nie mogą znaleźć, to nie jest ściema, to tak tu wygląda, możecie wylądować na ulicy. I tutaj mówię o rodzinach, bo powtarzam, to jest kwestia rodzin, bo singiel sobie ten pokój kuźwa znajdzie, nawet za te 800 euro w Dublinie, ale znajdzie, ale rodzina nie. Halo, to powtarzam, to rozdzielam te dwie kwestie. Więc to tylko potwierdza to właśnie, co zawsze mówię. Irlandia jest krajem dla singli, absolutnie nie dla rodzin, tak? I ona jest atrakcyjna, tu jest pozytyw, atrakcyjna dla singla, bo nie macie ubezpieczenia na auto, co auto z ogromnym kosztem tutaj dla nowej osoby, ogromnym, tak? Nie macie jakichś ubezpieczeń, na rowerku sobie jeździcie, autobusy są teraz dosyć tanie, kupujecie sobie w Lidlu i spoko, największy bierze kasy wasz pokój. Dobra, pozdrawiam was, bo jadę do Lidla, pa!